pierwszy dzień rozgrywek w wielkiej hali, która może pomieścić 6 tysięcy osób, ale tak naprawdę to jest dzień, gdy poznajemy odpowiedź na pytanie, czy Brazylijczycy zasługują na taki event. Wiele osób zastanawiało się, czy brazylijscy kibice Counter-Strike'a są w stanie zapełnić taki obiekt. I odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Nie tylko zapełnić, ale także stworzyć tutaj niepowtarzalną atmosferę. Tego, że gra Immortals, czyli zespół, który właściwie już zaprzepaścił swoje szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek, to jest tutaj nieprawdopodobny wrzask, nieprawdopodobny doping i nie mogę się doczekać tego, co będzie działo się dzisiaj wieczorem, gdy będzie grało SK Gaming, czyli zespół, który jest ubóstwiany przez brazylijskich kibiców. Jak na razie bez dwóch zdań, brazylijscy kibice wygrywają ten event. Ja mogę to porównać tylko do tego, co roku widzimy w katowickim spotku, gdyby była taka rywalizacja brazylijscy kibice, polscy kibice, to naprawdę walka byłaby do ostatniego krzyku, do ostatniego zerwanego gardła.